No, czas zadać najważniejsze pytanie Twojego życia, czyli jak porządnie podchodzisz do swojego życia, do siebie, do w ogóle funkcjonowania, do jakości przekonań, wierzeń, w ogóle wyobrażeń na temat świata, na jakim poziomie są Twoje oceny i w ogóle Twój taki system wartości, system w ogóle działania, podejścia, nastawienia, zachowania. Zobacz, normalni ludzie, tacy, którzy bardziej przypominają takich ludzi cierpiących, niewolniczo uwarunkowanych, ciągle z jakimiś problemami, trudnościami, którzy funkcjonują w takim skomplikowaniu, prawda, to za tym wszystkim stoją po prostu słabej jakości przekonania, wartości. Często jest bardzo duża nieświadomość, naiwność, takie trwanie, wiesz, na zasadzie, że coś tam leci, to oni idą za tym. Po prostu. To jest tego konsekwencja, tak? Nawet część tych ludzi potem wierzy, że życie to jest choroba, że to jest cierpienie, ponieważ po prostu zapomnieli o tym, że tak samo umysł można tak naprawdę rozwijać. I tak jak niektórzy się na pokaz, tak, pokazują swoje jakieś tam rzeczy, jak to pięknie to wygląda, to dzisiejsze czasy, w których my mądrzejemy, to pokazują nam, że tak samo jest w nas. Jeżeli chodzi o nasze systemy przekonań, wierzeń i tak dalej, które też jak najbardziej nie tylko należy, ale trzeba umieć przewartościowywać i tworzyć w taki sposób, który nam najbardziej odpowiada, w którym po prostu stajemy się coraz mądrzejszymi, coraz lepszymi ludźmi, tak, a przez to też gospodarzami swojego życia oraz planety, tak, i dzięki temu nie mamy się czego wstydzić, w przeciwieństwie do tych czasów, jeszcze tego średniowiecza mentalnego, gdzie po prostu te to prymitywne wiary różnego rodzaju czy przekonania, to nie tylko uwsteczniają, ale też prymitywizują czy karykaturyzują większość ludzi, co się przekłada też potem w relacji, w ich komunikacji, która jest bardzo prymitywna, czy wręcz takiej ucieczkowości, tak? Nie wiem, w alkohol, który jest notabene trucizną, czy te różne fajki i inne jakieś takie odurzacze, nie wiem, jak cukier i inne rzeczy, które po prostu są wynikiem pewnych po prostu braków, tak też, jeżeli chodzi o komunikację, o swobodę wyrażania siebie, czy też wreszcie świadomość tego, czego naprawdę chcemy, czy potrzebujemy. Chociażby poczucia bezpieczeństwa, spokoju, zaufania, czy wsparcia, który możemy sobie okazywać jako coś naturalnego i coś, co nas wspiera. Wyobraź sobie, że jesteś wśród ludzi, którzy są mądrzy, po prostu, którzy, z którym pięknie się czujesz, z którymi możesz wchodzić w świadomą komunikację i też uczyć się nawzajem, inspirować, wymieniać, uzupełniać, czy wreszcie potrafić funkcjonować z tego najlepszego, optymalnego stanu, w którym po prostu jest nam najlepiej. Tak, więc przez to to takie idiotyczne często działania, ciężko pracuj, trzeba coś albo to, i cała masa takich innych jeszcze dziwnych rzeczy, których często są ludzie, możesz się zamieniać, tak, na mądrą pracę, czy wreszcie uświadamiać sobie, że w ogóle nie, coś takiego jak praca, tak, to jest oczywiście na pewnych poziomach, kiedy jeszcze jesteś w pewnym lęku, jesteś w pewnym uwarunkowaniu i tak jakby jest taka konieczność, natomiast w pewnym momencie to nastawia się w pasję, w rozwój, tak? Jeżeli gdzieś naprawdę pracujesz nad sobą, tak, to się rozwijasz, to w ten sposób możesz też układać swoje zajęcia pod takim kątem, który ci pasuje, bo im lepiej poznajesz siebie, tym lepiej też możesz wiedzieć, co cię stymuluje, też jaki typ relacji, komunikacji ci najbardziej odpowiada. Więc zamiast się oszukiwać i trwać w jakichś takich dziwnych mechanizmach obronnych, wypierających i tak dalej, możesz po prostu wrócić do siebie, wybierając tak samo relacje ludzi, którzy cię naprawdę inspirują, którzy wnoszą rzeczywistą wartość, tak, do twojego życia poprzez chociażby stawanie w prawdziwości. Czyli to, co teraz widzisz, robię. To oczywiście dla niektórych to będzie szok, bo jak to można w mądrości, że my jesteśmy, jest hodowla w gównianym takim trybie, tak, w którym ci ludzie, zobacz, cały czas są w wojnach, w konfliktach, w problemach. Natomiast no, wszyscy ci są w tym, którzy właśnie nie szanują swoich liderów, swojej mądrości. Więc no, nie dziwne, że dostają po tym bęcki. Tak? Jak tak wdrożymy w te różne takie karykaturalne sektowe wiary, tak? Gdzie zobaczcie,
gdzie to jest taki fałszywe przyjaźń, powiedzmy, dla tam, tak wierzą niektórzy ludzie, w Mesjasza. I tak, z jednej strony są niby jego przyjaciółmi, a z drugiej strony próbują pić jego krew, jeść jego ciało. Wyobraź sobie, że masz takich przyjaciół, którzy, wiesz, próbują ciebie spożywać, czy też jakby cały czas wierzą w krzyż. No nie wiem, jakby siekierą ich Mesjasza ktoś zarąbał, to pewnie by wierzyli w siekierę. Ale ten idiotyzm to nie jest tylko to, że wiesz, że należy jakby tych ludzi widzieć tak w formie, że są po prostu pasożytami, czy czymś, co po prostu no, właśnie co prowadzi do tego fałszu, do tego niszczenia środowiska i tego, co najgorsze. Natomiast zobaczmy sobie przez pryzmat zachowań, postaw. Zobacz, ile ludzi przecież nie chciałoby w ogóle reprezentować tak różnych gównianych postaw, które reprezentują, no ale często jest to w związek tego, że po prostu nikt ich nie uczył czegoś lepszego, tak? A sami są bardziej w trybie takiego nieświadomego, często naiwnego niestety dziecka i nie zadają sobie większego trudu, żeby coś się więcej wiesz, zaciekawić w ogóle, co tam mają, czy to jest w ogóle coś dla nich z miłością, czy to jest też coś, co jest stworzone po to, żeby ich manipulować i nimi zarządzać jakby z góry. Więc to widzicie, mądrość otwiera nowe drzwi do samopoznania i do po prostu dobrego, pięknego samopoczucia, jednocześnie precyzji, rozpoznawania też na poziomie subtelnym, kto co reprezentuje. I przez to nie wchodzisz, wiesz, w polemikę z kimś, kto ma idiotyczny jakiś system przekonań, nie wie co bredzi notabene, tylko tak, bo jak się mówi, bo ktoś z boku może was pomylić, tylko reprezentujesz swój poziom wewnętrznie. Tak? To jest ta właśnie boskość w nas, to jest ta głęboka wewnętrzna świadomość, gdzie się łączysz z tą mądrością, która tutaj, można powiedzieć, w naszym wymiarze funkcjonuje przez tysiące, miliony lat i przez to też zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzisz. Po prostu rozpoznajesz, że tutaj jest tak samo hodowla, tresura, czyli to, co robimy z innymi gatunkami, można powiedzieć inne gatunki, na przykład archonci, tak, starożytne byty nieorganiczne, robią też z ludźmi, czyli są te hodowle, różnego rodzaju świadomości, które tutaj są, no, otwiera się przed tobą jakby cały wszechświat, tak? Kiedy wybierasz prawdziwość, tak? To w tym jest mądrość, w tym jest miłość, w tym jest też głębsze zrozumienie i fascynacja też rozpoznawania i odróżniania sekt od religii, wiedzy od niewiedzy, ignorancji od ciekawości i tego, co działa, co jest dopasowane do ciebie, od tego, co jest w ogóle niedopasowane i gdzie jest po prostu wielkie marnotrawstwo energetyczne czy różnego rodzaju zapętlenia, w których taki człowiek w zasadzie no, bardziej przypomina właśnie tego niewolnika, a przynajmniej człowieka, który jest smutny, nieszczęśliwy, który się nie rozwija, który trwa często w jakimś wstydzie, poczuciu winy i zamiast się tak naprawdę zwrócić do siebie, do tej właśnie prawdziwości, on często po prostu jest zapętlony i nie chce tak już tych bólów mieć, więc gdzieś cały czas w wyparciu, gdzieś się chowa w tym wstydzie, zastyga i tak długo to się dzieje, aż sobie nie uświadamiamy, tak, że po prostu czym naprawdę życie jest. Życie jest cudem, życie jest doskonałością. W samej esencji jest też nieskończonością tutaj, jeżeli chodzi o działanie. I wszystko w zasadzie odzwierciedla ten nasz stan i tego, czego naprawdę pragniemy. Bo jeżeli człowiek wierzy cały czas w fałsz, to, że świat jest zły, że coś jest takie i zawęża swoje widzenie jakby do jakiegoś jednego, czy tam kilku takich utartych, często prymitywnych, no słabej jakości jakichś przekonań, no to będzie mu się to manifestować. Natomiast kiedy zdajesz sobie sprawę z całej różnorodności, że zarówno człowiek, który jest w jakimś takim głupich przekonaniach idiotycznych, no to będzie wtedy prowadziło to go do tego, że wyzwala to się w nim to, co jest najgorsze, czyli prymitywne. Możemy to zobaczyć, jak człowiek, który się lęka, tak, który jest pod wpływem fałszywych jakichś systemów wierzeń, przekonań, jak taki człowiek prymitywnieje, tak, on przeklina zaraz, jest taki właśnie, sam nie umie siebie ujarzmić, jest też takim niewolnikiem różnych właśnie takich przekonań, czy też impulsów, nie panuje nad sobą, więc notabene jest tutaj prosta zasada, że ktoś jest potencjalnie ogłupiały, to jest niebezpieczne dla siebie, dla innych, więc ta kontrola, tak, i to takie dokręcanie śruby, czyli takie bycie już na takim taśmociągu, jak te świnie już tam wjeżdżają do tej fabryce, po prostu się rozpoczyna. I tak samo jest z drugą stronę, kiedy człowiek wybiera prawdziwość, kiedy uświadamia, wtedy sobie łatwiej uświadamia, co ma, swój potencjał, swoje możliwości, wtedy też się zmienia otoczenie. Przede wszystkim umie już rozpoznawać środowisko, w którym jest.
otwiera się na to piękno, już rozpoznaje, że piękno pochodzi z miłości i widzi to, że to, co jest piękne, już doświadcza w tych relacjach, w ogóle ze sobą, zachwyca się, tak, chociażby tymi zachodami słońca, bardziej jest tu i teraz, jest w obecności, jest w błogości i przez to też więcej widzi. Tak? I my oczywiście jako, przynajmniej jeżeli chodzi na przykład o mnie, to jestem tutaj człowiekiem świadomym, który od dziecka już wybierał prawdę, bo od razu gdzieś to zauważałem, tak? Że ci ludzie uwarunkowani społecznie wcale nie mądrzeją wraz z wiekiem, tylko na ogół też głupieją, jeszcze bardziej stają się takimi karykaturami, które gdzieś tam się nawzajem zajeżdżają, manipulują, kłamią i nie widzą tego, że cały czas są w gabinecie luster i tak naprawdę pokazują sami swoje wewnętrze, które niejednokrotnie jest właśnie jakieś takie dziwne, dziwaczne, ponieważ nie zostali nauczeni praw, tak, tych bazowych, tylko gdzieś od z góry sami przez siebie jakby próbowali się wykorzystywać, manipulować. A ludzie, którzy się nawzajem próbują manipulować, to sami będą manipulowani. Tak, jeden egoista będzie wykorzystywany przez coraz większych, coraz bardziej wyrachowanych, egoistycznych, egotyczne umysły, co prowadzi oczywiście do wynaturzenia, do cierpienia i do przykręcania tej śruby, związanej właśnie z trwaniem w ignorancji, w niewiedzy, w takim wyparciu, w takiej fragmentaryczności, którą takie osobniki próbują robić, z której próbują robić całość. Natomiast piękne jest to, że kiedy zaczynasz wybierać mądrość, prawdziwość, to czujesz potężne wsparcie. Okazuje się, że istoty, które tutaj żyją w prawdziwości, a takiej prawdziwej, nie tej znowu stworzonej z fałszywych wierzeń, tak, gdzie ludziom się próbuje wbijać, że wiesz, że to, co jest prawdziwe, to jest ten Jezusek, który wiesz, zaraz na krzyżu będzie powieszony. To jest oczywiście fałszywa struktura, jak się teraz mówi, rzymsko-katolickie, tak, to tam przecież w Rzymie to właśnie tam mordowano tych chrześcijan. Tam też dochodziło do różnego rodzaju spaczeń, wypaczeń, którymi się ludzie karmią nieświadomie, gdzie jest to bardzo oczywiście na poziomie nieświadomym mechanizm, gdzie człowiek wierzy w krzyż, to tak nawet sam do tego krzyża się przykuwa, ponieważ podświadomość nie odróżnia tego, co jest na zewnątrz, tego, co jest z nami, więc jeżeli wierzysz w Mesjasza, który jest ukrzyżowywany, którego całe życie jest po prostu pasmem cierpienia, to samemu w to wchodzisz podświadomie. Więc potem widzimy, jak ci ludzie zastygają w takich kiczowatych związkach, kiczowatych pracach, gdzie oni właśnie się męczą, trwają w cierpieniu, bo nie zauważyli, że po prostu trwają w takiej właśnie narzucającej, drapieżnej, fałszywej wierze, w której oczywiście wszystko się racjonalizuje, że to przecież tak powinno się i tak dalej. No i to jest, jakby to też jest zrozumiałe. No niestety, czy stety jesteśmy teraz w tej pewnej transformacji, gdzie i tak te sekty się znowu rozpadają, ponieważ już ludzie podświadomie czują, że to jest fałsz, że coś jest nie tak. I teraz czeka nas piękna też transformacja, którą oczywiście doczekają ci z nas, którzy wybierają prawdziwość i rozwijają mądrość, tak? Dzięki czemu mogą też wychodzić poza i widząc też to, po prostu jak to wszystko działa, jak też działa ten system mięsny, tak? W którym ludzie się właśnie wyjaźniają, tak? Poprzez wiarę w to, że jakieś fałszywe symbole, które są obładowane cierpieniem i różnego rodzaju programami, i potem znowu są przez wszystko, co jest wypaczone w tym takim właśnie fałszywym systemie, tak? Czyli są w tej edukacji, która ogłupia ich, tak? Narzuca im coś jest często niepraktyczne, gdzie nie ma pokazanych jasnych zasad życiowych, to jak funkcjonujemy, tylko tam jest wszystko z grubej rury, narzucanie, ocenianie, osądzanie, narzucanie czegoś, czego w ogóle takie dziecko, tak młode, nie chce, nie potrzebuje. Często to jest związane z jakimś takim lękiem, to jest traumatyzowanie. I jest cała masa, tak samo ta fałszywa polityka, która jest też związana z manipulacją, czy też fałszywa znowu ta właśnie religia, sekta, gdzie zamienia się takich ludzi potem w barany, żeby ich strzyc. No i jak też już symbolicznie, symbolika jest prosta barana, także baran to jest przecież, on potem w kebabie wylądowuje, tak, więc też się morduje te zwierzęta, patrzy się na nich przez pryzmat mięsa. I to jest coś, z czym się potrzebujesz zmierzyć, tak? To jest ta prawda, przed którą ludzie uciekają, bo często trwają właśnie w tym fałszu i tak, wiesz, boją się tego wilka, a tak naprawdę pastuch ich zżera. I to jest oczywiście szok poznawczy, więc dlatego moje wideo, wiesz, dotyka gdzieś grupę tych istot, które teraz też potrzebujemy jako gatunek do tego, żeby tworzyć podwaliny pod prawdziwą, nową elitę,
ludzi, którzy właśnie mają już tą mądrość, którzy też potrafią doceniać, gdzie ty jesteś tutaj i też to już, o czym mówię, jest dla ciebie też czymś jakby naturalnym, ponieważ samemu poprzez głębsze zastanawianie się już do tego doszedłeś. Więc przez to taka jałowa dyskusja, czy też jakieś próby przekonywania, to już tutaj jakby nie ma sensu. Tutaj już jesteśmy przebudzeni, tu jesteśmy już na odpowiednim poziomie pogłębieni, tu już czujemy tą właśnie głębszą, bardziej taką światłą, tak, energetyczną świadomość, która już nie ma na sobie jakby tych pasożytów różnego rodzaju, tych programów negatywnych, ponieważ już najzwyczajniej potrafimy to przewartościowywać, przedrukowywać, przeramowywać i po prostu stajemy się bardziej gospodarzami swojego życia, czego w dzisiejszych czasach jak najbardziej potrzebujemy właśnie mądrości i to się dzieje. I teraz jak tutaj już odkrywasz, że jest ten wymiar, w którym jest wszystko doskonale i po prostu mamy tutaj dostęp, czy też wspieramy istoty, które są po prostu piękne, które są wspaniałe, które są prawdziwe i od zawsze tutaj tak naprawdę jesteśmy i funkcjonujemy. Część z nas tutaj nurkuje tak w społeczeństwa jeszcze, żeby zobaczyć i też często na samej skórze dowiedzieć się, jak ludzie trwający w fałszu, dla których po prostu prawda gdzieś tam jest na zasadzie, każdy ma swoją jak dupa, gdzie po prostu trwają w takiej zaściankowości, w tych fałszywych relacjach, w tym takim wzajemnym ogłupianiu się i po prostu rozumiesz, że kiedy chcesz pomóc takiemu człowiekowi, który, wiesz, cały czas sam sobą pogardza, tak, trwa na przykład, nie wiem, w tym upojeniu alkoholowym, gdzie to jest trucizna, gdzie, wiesz, jest po prostu taki cyniczny i gdzie nie potrafi sam siebie uświadomić, tak, czy czego naprawdę chce, żeby wybierać prawdę, no to tacy ludzie są potencjalnie niebezpieczni, więc jest cała ta jakby tutaj procedura, która nawet jest w prostych mechanizmach obronnych, po prostu dokręcania śruby i tego całego usuwania, tak? Bo to jest wszystko, jeżeli człowiek nie jest w prawdzie swojej wewnętrznej, że się nie rozwija, no to się zwija, tak? To następuje apoptoza. Więc dzisiejsze czasy transformują tyle, że widzisz, możemy już uczyć się też to nazywać tak wprost i przez to dopiero jak zaczynamy podawać wprost to, co było utajone przez tyle